Witam serdecznie wszystkich na moich kanale, na moim kanale. Dzisiaj mamy 27 maj. Króciutki film, część pierwsza. Tematem filmu oczywiście jest ogród, a docelowo zraszacze liniowe. Dlaczego zraszacze? A mianowicie sezon się zbliża, podlewania nie miałem i chciałem kupić. Zacząłem grzebać, szukać na YouTubie oczywiście. Tych zraszaczy jest całe mnóstwo. Ceny są różne. Nie mogłem się zdecydować. W związku z tym zakupiłem 3 sztuki. Takie, które mi się podobały. I będę je tutaj testował. W drugim filmiku Wam pokażę ten test, jak będzie to działało. A w pierwszym tutaj chcę Wam pokazać obsługę, tam jakieś tam tutaj, co oni tam piszą w tych różnych opisach. Generalnie są zakupione 3. Pierwszy to jest Neo, drugi Verto i Celfast. Zasada działania praktycznie we wszystkich jest taka sama. Poza Neo, który nie ma regulacji dysz. Wszystkie mają chyba, te i te mają po 18 dysz. Neo nie wiem ile ma, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, też ma 18. Także dysze są wszystko te same. Nie mają, Neo nie ma regulacji dysz, tak? Następnie wszystkie mają tutaj, to jest taki, wyciąga się taki jakby czyścik do dysz, jak się zapcha czy coś. No to jest fajna, praktyczna rzecz i tego, to mają wszystkie, tak? Ten ma tutaj, ma taki w ten sposób zamocowany i tutaj Celfast, tak. Co dalej, wszystkie mają regulację kąt, prawo, lewo, tak? Tutaj mają regulację i tutaj sobie regulujemy, czy chcemy bardziej w lewo, czy chcemy bardziej w prawo, czy jak tam, komu to będzie pasowało. To samo jest tutaj, lewo, prawo, to samo tu, lewo, prawo. Co dalej? Tutaj na przykład w Celfaście, mamy tak, że dysze wyłączamy. Jest tutaj taki napisane off i tutaj mamy on, tak, włączamy i wyłączamy, i dotąd chyba ileś tych dysz, 2, nie wiem dokładnie, ale jakoś tak jest, z tej strony i z tej, włączamy, wyłączamy. Natomiast tutaj Verto mają takie coś, urządzenie, taki przycisk jest, że dysze się bardziej przechylają w prawo, tak? Że ten obszar jest większy. Tudzież w drugą stronę do pozycji pionowej i to będzie w pionie, tak? Tak samo tutaj od połowy te wszystkie dysze nam się przechylają. O. W prawo, w lewo, no to też dobre jest, no. Tutaj te wszystkie dysze, nie wszystkie, tylko środkowe jest, 2-4 są w pionie, a te są już na gotowo pod kątem i tylko się wyłącza czy wyłącza tymi przyciskami trzema. Tutaj Neo nie ma tej funkcji, wszystko jest na stałe. Natomiast tutaj jest przycisk do regulowania, jak oni tutaj napisali, do regulacji siły strumienia. Regulacja siły strumienia. I teraz następna sprawa. Dlaczego kupiłem 3? Nie wiem, jak u Was jest z ciśnieniem wody, ale u mnie jest dosyć kiepsko. I który się sprawdzi, tego zostawię. Nie wiem, oni tutaj wszędzie na wszystkich tych zraszaczach piszą, zobaczcie, tutaj mamy 3 bary, tutaj mamy 2 bary, 4 bary,
tutaj we Werto, zaraz zobaczymy, tutaj znowu Werto ma 3 bary, tak? Nie wiem, czy ktoś ma 2 bary, czy 3 bary w domu. Ja na pewno takiego ciśnienia nie mam i właśnie nie chciałbym kupywać takich tryskaczy, które nie będą spełniały swojej roli. Znaczy będą pryskać, ale nie tak, jak powinny. W związku z tym zaraz przetestujemy te 3 sztuki i zobaczymy, która najbędzie. Aha, jeszcze jest bardzo istotna sprawa, oczywiście cenowo, tak? Bo to są takie, jakby powiedzieć, 3 różne półki. Neo jest najtańszy. Najtańszy kosztuje 56 zł. Ten kosztuje, Werto kosztuje 65, czyli prawie 10 zł różnicy, a ten kosztuje 75, tak? Czyli praktycznie po 10 zł do góry. Raz, dwa, trzy, tak? Po 10 zł do góry. I tu mamy, o właśnie, Celfast. I oni tutaj właśnie piszą, że 2-4 bary. No fajnie by było, jakby było takie ciśnienie, ale mówię, u mnie nie ma tego ciśnienia. Zaraz będziemy patrzeć, jak to wszystko działa. Ryby pływają. W następnych filmikach będzie o filtrze, Mauserze. Dziękuję, na razie.